When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Hej, witam was serdecznie. Jestem Ethan, a przed wami gra Vanishing of Ethan Carter, czyli po polsku Zaginięcie Ethana Cartera. W grze w tej będziemy się wcielać w detektywa w celu właśnie odnalezienia zaginionego Ethana Cartera. Gra jest, można powiedzieć, połączeniem fantastyki, przygody oraz oczywiście otwartego świata. Tyle w opisie. A co pokaże nam gra? To zobaczymy, jak ją zaczniemy. Tak więc rozpocznijmy nową grę. Niniejsza gra jest podróżą bez przewodnika. Okej. Nie znałem Ethana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Paul Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Ethan piszą listy. Dostaję ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Ethan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Ethana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. Okej, okay, także wcielamy się w detektywa Paula Prespo. I pierwsze wrażenie... Wow. Mega. Mega zaskoczenie jakością grafiki. Ale troszkę poczytałem sobie o tej grze i właśnie grafika wynika z tego względu, że zastosowano tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie w połączeniu z silnikiem Unreal Engine, a mianowicie rozwiązaniem tym jest fotogrametria, czyli po prostu fotografowanie danego obiektu z różnych stron, na przykład powiedzmy takiego kamienia, po tym, aby później w studiu połączyć te wszystkie zdjęcia i starać się jak najbardziej rzeczywiście odwzorować dany przedmiot. Oczywiście nie jest to odwzorowanie 1:1 z tego względu, że po prostu wtedy gra by ważyła mega dużo, ale w generalnie w uproszczeniu tak to mniej więcej wygląda. I muszę przyznać, że jak tak sobie teraz chwilkę chodzę, to... Wow. To wygląda to mega pięknie, ale i niebezpiecznie. Okej, wyczuj. Okej. Jakaś pułapka. Lepiej w nią nie wchodzić. Jako detektyw też widzę, że mam pewnego rodzaju zmysł. Ciężko to teraz określić, ale... No właśnie. Chciałem powiedzieć, że skoro była jedna pułapka, to znaczy, że mogą być też kolejne. Ok, w takim razie widzę, że za każdą pułapką stoi pewien rodzaj obrazu, który pokaże mi coś, co się dzieje dalej. Okej, no już jakiś tam zalążek obrazu się przedstawił. No i wow. Powiedzcie mi, jaka inna gra oferuje takie widoki. Zapewne większość z was powie Rodzimy Wiedźmin. Ale trzeba powiedzieć, że Zaginięcie Ethana Cartera to też rodzima nasza produkcja. Studia The Astronauts. Tak więc panowie spisali się po prostu na medal.
Ale o ile Wiedźmin też wygląda mega pięknie, no tak trzeba powiedzieć, to nadal wygląda na grę. Tutaj jakby tak wczuć się mocno w ten klimat, to można by powiedzieć, że to jest idealnie odwzorowane miejsce. Okej, tam mam jakiś most, którego na razie nie chcę przekraczać. Chciałbym tutaj rozejrzeć się po tym całym terenie. Z tego względu, że zapewne muszę jeszcze znaleźć jedną pułapkę, która mi właśnie... Wow. No to jest po prostu... No piękne. Muszę to szczerze przyznać, że to jest chyba najlepsza grafika, z jaką dotychczas się spotkałem. I mówię to z czystym sumieniem. Ciekawostką w tej grze jest również to, że większość z tych... Wow. Większość z miejsc, jakie tutaj są pokazane, to są faktycznie odwzorowane miejsca ze świata. Co może być dodatkowym atutem tej gry. Okej, widzę, że jeszcze potrzebowałbym jednego takiego miejsca do odnalezienia. Tam jest pułapka, okej, może gdzieś tutaj. Okej, chyba już widzę. Okej, ty powinieneś mi dać cały obraz. Okej. Sterta wypalonej ziemi. Mnóstwo kości. Jakaś karteczka. Okej, jakiś dom płonący. Płonący las. Soki. Starzec codziennie przychodził do lasu, by pić sok drzew. Po drodze musiał omijać wiele niebezpiecznych pułapek. Mieszkańcy wioski sądzili, że mężczyzna ukrył w lesie amulet z jadeitu. Starzec chciał, by tak sądzili, gdyż dzięki temu zajęci byli szukaniem w lesie skarbu, a nie piciem soku, który należał do niego. Pewnej chłodnej jesiennej nocy ktoś wzniecił w lesie pożar, a ogień rozprzestrzenił się na wioskę. Starzec zdołał uciec płomieniom, pokrywając się sokiem z drzew. Kiedy wrócił do wioski, został tam jedynie kości jej mieszkańców. Starzec usiadł i zapłakał, a potem znalazł więcej soku. Okej. Może być i tak. Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To... miłe. Dziękuję. Ale idź już, przeczytam później. Okej. Okay. O, tu jeszcze mamy jakąś gazetę. Pożar domu, śmierć kobiety, Jeff Jarman. Hrabstwo Bayfield. Jak informują funkcjonariusze straży pożarnej hrabstwa Bayfield, w środę rano ogień zniszczył zabytkowy dom w Red Creek Valley. Kiedy w stojącym na odludziu budynku przy Old Odgen Road numer 46, który niegdyś należał do Alberta Vandergriffa, wybuchł pożar. Sześcioro członków rodziny spało, 58-letnia Gail Carter zmarła na miejscu. Jej pięciorgu krewnych udało się uciec. Edwin, 62-letni mąż zmarłej, powiedział śledczym, że nie wyklucza, iż mógł zasnąć z zapalonym papierosem w dłoni. Strażacy zostali wysłani na miejsce zdarzenia o godzinie 1:22 w środę i prowadzili działania mniej więcej do godziny 5. 4 godziny później wrócili w celu ugaszenia ognia, który w kilku miejscach rozgorzał na nowo. W pierwszej fazie operacji pomagał oddział ochotniczej straży pożarnej z Ashland. Na miejscu zdarzenia obecny był także oddział ratunkowy z Masonville. Okej, czyli można powiedzieć, że
już wiemy co nieco o tym, co się tutaj właściwie stało. Te wszystkie pułapki tutaj właśnie zostawione w lesie, pierwszą wskazówką już mamy to, że miało to jedynie odstraszyć ludzi. Bo po prostu jeden staruszek chciał sobie wypić sok z drzew. Natomiast wybuchł też pożar, który niestety pochłonął część ofiar. Tak? Część ofiar się mówi? Po prostu część mieszkańców. Ale dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że gra wam się podoba, bo mnie, muszę przyznać, oczarowała. I to byłoby na razie na tyle. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.